No to tak jak to bywa w Iranie, niedźwiedź został już porwany. Przyszła grupa miejscowych z łopatami, słuchajcie. Jednego można się spodziewać. No to dojechaliśmy do pierwszego większego miasta. Jesteśmy w mieście Koi. I po prostu nigdy tutaj nie byliśmy. Na aplikacjach nie ma tak zaznaczone, bo my musimy wymienić pieniądze, jakby to jest najważniejsza rzecz. Wymienić pieniądze, a potem... Podoba ci się, Bala? A potem kupić kartę SIM. No, tak więc poprzednio robiliśmy to w Tabriz, ale do Tabriz dzisiaj nie dojedziemy, bo jest za daleko. Więc jak nam się uda, to byśmy chcieli ogarnąć to tutaj. No i nasi towarzysze podróży okazało się, że mają problem z hamulcami, więc jak wymienimy pieniądze, to zatrzymamy się w tym mieście, żeby oni mogli te hamulce naprawić i dopiero jak będą naprawione, to będziemy jechać dalej. No, ciepło jest. Już żeśmy zjechali z gór i naprawdę jest ciepło. Ciepło, ciepło. Tu jest jakiś credit institution, to może tu? Again? Tutaj masz, tu jest Iran Cell, po prawej, parkuj, będzie miejsce na dwa samochody. Czekaj, parkujemy tu. I nawet z buta będziesz leciał, ale wydaje mi się, że tutaj w tym Iran Cell trzeba się zapytać, to tam może też wymienią. A jakbyśmy tu kupili kartę, to już by było zarąbiście. No tu, te żółte, widzisz napisy? No to tak jak to bywa w Iranie, niedźwiedź został już porwany, zaraz tutaj się znaleźli ludzie, którzy chętnie pomogą, zaprowadzą i gdzieś tam w tych uliczkach bazaru będzie można wymienić pieniądze. A tutaj po prawej mamy sklepik Iran Cell, gdzie mam nadzieję uda się kupić kartę SIM, to by było super, normalnie to byłby nasz chyba rekord, bo tamtym razem 2,5 dnia nam zajęło ogarnięcie tego wszystkiego, a teraz byśmy to zrobili dosłownie 25 minut, tak więc super, no, bardzo się cieszę. Bela nie może wytrzymać, tyle osób tutaj jest, tak? I nikt ciebie nie chce pogłaskać. Przychodzą sobie oglądać samochód w tym czasie. Podziwiają. Niedźwiedź już się tam socjalizuje z lokalną ludnością. I co, będziesz tu kupował tą kartę? No, trzeba czekać, no bo nie ma tego kosztu. Aha, ale to tutaj, tak? No to super. Sieć. No to sieć.
Ja wiem, że ty byś poszła, ale dziewczynka się boi. Tam jest taka fajna dziewczynka. No chodź. You live in Brighton. Yes, yes, you can. Wow. We move 2 months Brighton. Okay. Yes. Wow. Super. She recommends similar. I go to school. You go to school there. That is why you speak English so well. Yes. Super. And did you come here to visit family? Yes. Yes. Mm-hmm. Yes. Yes. Nice. To taka informacja, żeśmy się dowiedzieli, że jak ktoś planuje przyjechać jeszcze raz do Iranu, to musi trzymać kartę, bo ten turysta nie może kupić tej samej, znaczy drugi raz karty. No i wiecie co? Okazuje się, że niedźwiedź nie może kupić karty SIM, bo już jego dane są w systemie i jakby według systemu on już ma kartę SIM i nie można mieć dwóch kart. No i lipa. Znaczy, na szczęście jesteśmy razem i po prostu teraz tą kartę kupujemy na mnie, tak? Wzięliśmy moje dane. Ale to jest ważna informacja, bo jakby ktoś kiedyś jechał do Iranu i miał zamiar wrócić, nawet teraz my będziemy jechać, a potem znowu wracać tą samą trasą, więc będziemy przejeżdżać przez Iran. Więc trzeba trzymać tą kartę i pilnować jej jak oka w głowie, bo już drugiej karty nie kupimy, nie? No. Piękny, słoneczny dzień. Słoneczko mi tu świeci. Przespaliśmy tą noc w tym oto miejscu. I muszę wam powiedzieć, że jednego można się spodziewać w podróży. Zawsze spodziewaj się niespodziewanego. To już tak życie nauczyło, to nasze życie w podróży tak mnie nauczyło, że właśnie nic nie można zakładać, że wiesz na przykład, że jak żeśmy tutaj już byli w Iranie, to wiemy jak ten Iran funkcjonuje, że ja opowiadałam w poprzedniej serii, jak ktoś oglądał, a jak nie oglądał, to koniecznie sobie obejrzyjcie, że Irańczycy są bardzo gościnni i tak się składa tutaj, że jesteśmy w tym miejscu, prawda? A tutaj po drugiej stronie są jakieś budynki. O, ja tutaj spróbuję pokazać, co wygląda na jakieś takie opuszczone, bo żeśmy tam nawet poszli wczoraj popatrzeć, prawda, czy nie będziemy tutaj przeszkadzać. I to po prostu wygląda jak jakieś opuszczona taka obora, coś w tym stylu, tutaj jakieś takie z krzaków, prawda, takie zagrody, ale widać, że to już porozwalane, nieużywane. A tam niżej po prostu, tam dalej kawałek, jak widzicie, tam słoma, więc tam poniżej jest jakiś dom i tam później gdzieś tam jakieś parę domów. Więc jesteśmy taką sporą odległość, jakby tak za wioską. No, więc żeśmy stwierdzili, że to super miejsce, bo to widać, że to po prostu ani to żadne, wiecie, no co tutaj jest, prawda? No takie nieużytki, prawda? Jak to się nazywa.
Więc myślimy, to dobre miejsce. No i żeśmy się tutaj zatrzymali i tam jak zwykle, prawda, zabrałam się za gotowanie kolacji, prawda, fajnie wszystko żeśmy tego zjedli, nawet mówimy, no to tych parę patyków tutaj, jak skoro są, to sobie weźmiemy, zrobimy małe ognisko. No i żeśmy się ładnie rozgościli, a tu nagle, prawda, okazuje się, że przyszła grupa miejscowych z łopatami, słuchajcie, na nas. No i nie byli, no byli wrogo nastawieni, no co wam będę mówić, nie? Wiadomo, że się nie dogadasz, bariera językowa, ale chodziło im o to, kto my jesteśmy, prawda, i co my tutaj robimy. No to my im tam na migi próbujemy wyjaśnić, niby okej. Pojechali. Za chwilę przyjechali z powrotem i przyjechali z policjantem. Ale takim niemundurowym, nie? Ale widać było, bo już taki mądrzejszy i tam już trochę mówił po angielsku, się przedstawił, prosił o paszporty, zrobił tam zdjęcia tych paszportów, z nimi tam pogadał, widać było, że ich tam udobruchał jakby, prawda, że tam wytłumaczył, że my na tą jedną noc, że jesteśmy w podróży i tak dalej. I tak nawet myślę, że właśnie akurat nawet to, że Michał jest na wózku, myślę, że nam wszystkim pomogło, bo zakładam, że jakbyśmy byli sami, to by kazali nam się zwinąć i jechać do hotelu, tak jak nam się zdarzało w innych miejscach, jak byliśmy w Iranie po raz pierwszy. No i właśnie, no i żeśmy zostali, no generalnie rzecz biorąc, prawda, dostaliśmy przyzwolenie tego policjanta. Później jeszcze za chwilę przyjechał taki samochód już oznakowany z policjantami w mundurach. Oni też kiwnęli głowami, potwierdzili, że możemy zostać, więc zostaliśmy na noc. Dzisiaj rano, nie, budzimy się, no nikt nam w nocy nie przeszkadzał, więc było spokojnie. Dzisiaj, słuchajcie, rano wstajemy i ten chłopak, który najbardziej tamtą łopatą machał, żeby nas przestraszyć, dzisiaj przyszedł robić sobie zdjęcia. No, ja po prostu nie wiem. Zakładam, że po prostu bali się, wiecie, że po prostu, wiadomo, nikt się tutaj nie zatrzymuje. Może szczególnie ten nasz samochód wygląda no tak groźnie, nie? Że można się przestraszyć. Może, nie wiem. No, ale tak czy inaczej, to była właśnie opowiastka o tym, że niczego nie można w życiu zakładać i trzeba się zawsze spodziewać różnych sytuacji, być gotowym na wszystko, nawet jak już gdzieś byłeś i myślisz, że ten kraj jest nasz. No, aczkolwiek wszystkie swoje uwagi i spostrzeżenia, to od razu tutaj zrobię sobie taką kryptoreklamę, że ja właśnie popełniłam taki e-przewodnik, tak? Taki przewodnik napisałam właśnie dla osób, które się wybierają do Iranu po raz pierwszy, bo myślę, że już trochę wiemy na temat tego kraju, skoro już byliśmy 3 miesiące poprzednim razem, teraz będziemy 2 razy po 1 miesiąc i prawdopodobnie jak będziecie to oglądać, to my już będziemy, no, już po tych wszystkich tutaj kolejnej wizycie oczywiście, bo to zawsze filmy z poślizgiem trochę, więc jakby te wszystkie nasze doświadczenia do tej pory i to, co jeszcze się teraz przez parę tygodni wydarzy, to wszystko ja tam opisuję i jakby komuś się przydało, jakby się ktoś wybierał, no to wrzućcie tam do naszej skarbonki i możecie z tych informacji skorzystać, bo to są naprawdę bezcenne, słuchajcie, bo nikt wam tak nie opowie, jak ta osoba, która tutaj była, prawda? Co to dużo gadać. No. Nasze pierwsze tankowanie tutaj w Iranie tym razem. Dla osób, które nie oglądały poprzedniej serii,
To powiem, że w Iranie z dieslem no jest trochę zabawy, bo jakby osoby indywidualne nie mogą zakupić diesla. Po prostu tylko firmy, takie samochody służbowe, jakby firmowe, tak, zarejestrowane na firmę, mogą zakupić diesla. Tak więc wszystkie samochody ciężarowe oczywiście tutaj jeżdżą na diesel, lub większość, no chyba wszystkie. No nie wiem. Tak czy inaczej, chodzi o to, że kierowcy samochodów ciężarowych, oni mają taką specjalną kartę, dzięki której oni mogą zakupić diesla. Tak więc my jako turysta, no tak już zaraz jest z tym problem, no bo my tej karty nie mamy. I trzeba po prostu podjechać na stację, tam gdzie tankują samochody ciężarowe, i poprosić jakiegoś kierowcę, żeby jak on tak tankuje... No nie wyciągaj właśnie, raz, dawaj. Dobra. Masz? 6, 7, dobra. No i po prostu cicho, cena jest umowna, bo chodzi o to, że no, musisz tyle zapłacić, ile ten kierowca ci powie, że masz zapłacić, prawda? Nie płacisz tak jakby tej ceny, która tam jest, to są groszowe sprawy, tylko ten kierowca ci powie, że a daj mi tyle, albo daj mi tyle. Dokładnie nie wiesz, ile wlałeś tego paliwa, nie? No to wiadomo, że tankujemy do pełna i mniej więcej tam wiesz, ile się w baku mieści, no ale jakby te ceny są umowne. Zdarzało się nam, że my po prostu nie płaciliśmy nic, bo ktoś mówi, nie, to prezent ode mnie. Zdarza się, że płacimy jakby 2-3 równowartość kilku dolarów za cały bak. Teraz żeśmy zapłacili 6, jakby chyba chcieli, tak? 6 milionów, czyli to by było 3 dolary. No, tak więc luks. Niedźwiedź jest zniesmaczony, bo jednak wyszło 6 dolarów. No. 3 tomany, chcieli tak? 3 tomany? 3 miliony, no. 3 miliony, tomany. Czyli 6 dolarów. No. Straszna. Za cały bak. No. Straszna rzecz. Bajka, nie? Dobra, tak więc jedziemy. Mamy do przejechania 1000 km do Isfahan. No, dzisiaj. Tak, dzisiaj. Ja już widzę, jak ty dzisiaj przyjedziesz. Tak, akurat. No, mamy nadzieję, że w 2 dni dojedziemy. No, we should be. Nasze drogi rozstały się. Pożegnaliśmy Michała i Kubę, gdyż oni chcieli jechać do Teheranu, a my tym razem do Teheranu nie jedziemy. No muszę Wam powiedzieć, że to było naprawdę bardzo silne doświadczenie dla nas obu. I tak jak my czasem narzekamy, no bo co tu dużo gadać, nie? Czasem człowiek jest zmęczony, czasem się nie chce. Ja sobie tak właśnie pomyślałam, wiecie, ja staram się robić codziennie rano ćwiczenia i no nie będę ukrywać, no wstaję i po prostu mi się nie chce robić tych ćwiczeń, nie? I nieraz szuka człowiek wymówek, żeby tych ćwiczeń nie robić, bo no bo ci się nie chce, bo jest ciężko, bo cię boli, bo tu, bo tam. I po prostu naprawdę powiedziałam Michałowi, że zawsze będę wspominać jego w te takie moje kryzysowe dni, kiedy jakieś moje tam różne dolegliwości będą tam no bardziej, bardziej takie, no te, kurczę. Nawet nie mogę o tym mówić spokojnie, tak szczerze. Jestem pełna szacunku dla tego, co robi Michał. Być może Michał będzie prowadził swój kanał, jeśli tak, to oczywiście ja podam link. A póki co możecie znaleźć jego stronę, jego blog Wheelchair Trip. Facebook, Instagram, to oczywiście te wszystkie linki będą w opisie filmu. A my mieliśmy po drodze jeden nocleg w takim miejscu, no po prostu, no niebrzydkim, nieładnym.
Powiem Wam szczerze, że w Iranie trudno jest o dobre miejscówki i po prostu dojechaliśmy tutaj wczoraj wieczorem. Nie byliśmy pewni też, co to jest za miejsce, czy akurat dobre miejsce. No wiecie, no ja staram się znaleźć, ale to różnie to bywa. I po prostu jak wstaliśmy rano, to wow, wow, jest... To jest jedno z najładniejszych miejsc, jakie żeśmy znaleźli w Iranie. I kolejna też sprawa, miejsce, w którym nikt nam nie zawracał głowy, co jest po prostu bezcenne. Nie, nie było ani żadnej żandarmy, policji, żadnych miejscowych, ani przyjaźni, ani wrogo nastawionych i po prostu super. Można było naprawdę fajnie odpocząć. Rano fajny po prostu... No wybaczcie mi, ciągle mi Michał w głowie. Trzymam kciuki za ich całą wyprawę. Mam nadzieję, że wszystko tam dobrze pójdzie. No, a ja pójdę jeszcze tutaj na spacer, żeby Wam dobrze pokazać, jak tutaj jest pięknie. Przed chwilą tutaj mieliśmy akcję ratowania, bo Afri zobaczyła tam niedźwiedzia i chciała iść na skróty. No, a tu jesteśmy przecież na takiej wielkiej skarpie i było wielkie ratowanie. No po prostu tutaj tylko głowa, przednimi łapami udało jej się jakoś zahaczyć i głowa ją wyciągnęłam po prostu. Jakaś masakra. No, dziękujesz mi. Ja też jestem wdzięczna, że się udało ciebie uratować. O matko. No tak. Taki to. Nigdy nie wiadomo. Jak zawsze mówię, spodziewaj się niespodziewanego. Ale miejsce, musicie przyznać, że jest po prostu zacne. Jest to jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie tutaj, nie tylko do tej pory, ale w ogóle w Iranie mieliśmy i z poprzednim razem. Tak więc naprawdę. Bela, tam nie! Nie! Chodź tu, bo spadniesz. Chodź tam nie! Chodź tu! Chodź! Chodź! Bo już nam jedna spadła. Chodź! Dobra, uciekam stąd, bo tu niebezpiecznie. Tylko tobie, grzeczny. No i okazało się, że faktycznie problem z tą kartą był, bo samochód musi przyjechać głośno. My tutaj czekamy, a tam sobie kurka. Widzicie tą kurę? Przy krzaku? Tam się pasie kura. No i jak się przeszłam tutaj po tych zakamarkach, to znalazłam, słuchajcie, nie tylko tą butelkę, ale tak naprawdę cały wór nazbierałam. Worek też znalazłam, no, tak więc się przydał i go zapełniłam i po prostu zabierzemy ze sobą. Co tam, Afri, masz jeszcze śmieci? Znalazłaś? Pokaż. Czy jakieś zwierzątko czujesz, co? Afri, pokaż nam się, no. Jeśli Wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy.